Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. To jest ten sam dzień, ponieważ nagrywam sobie filmy na zapas trochę, bo mam wyjazd niedługo, jeszcze taki niepewny, ale już wolę sobie nagrywać na zapas. No i dam im teraz w sumie kolację, bo jest godzina 14:54 i koło właśnie 15:00 codziennie dostają kolację, a o 7:00 dostają śniadanko. Tu, jak wiecie z poprzedniego filmu, klatka pusta. Maluchy sobie siedzą tutaj. Jeszcze im tego nie posprzątałem, ale będę musiał posprzątać. Siedzą wszystkie. Nie mogą się dopchać do jedzenia. Ale biorę sobie nożyce i idę po gałęzie brzozy. Dzisiaj dostały sosnę, tak jak wiecie. Ale idę jeszcze po brzozę. Więc idziemy. Nożyce są. Brzozy też są. Więc idziemy. Dobra, gałęzie mam. Więc wracamy. W sumie zostawiam drzwi otwarte. To będziecie mieli jaśniej na filmie trochę. Więc gałęzie sobie przyniosłem. Trochę i za dużo przyniosłem, ale każdemu sobie taką porcję dam. O. Powycinam te najładniejsze gałęzie i resztę wyrzucę, bo tam brzoza to wiadomo. Więc tak to wygląda. Kilka tych gałązek utnę i reszta out. Dobra, tyle im starczy. A bo jeszcze jeden sobie trochę bardziej zęby przytrą, bo głównie po to daję, bo zęby u królików bardzo szybko rosną i trzeba je ścierać właśnie w postaci pokarmu, na przykład siana albo no to jak tutaj pokazuję gałązek. Więc każdemu daję porcję. Sosną w sumie sobie też ścierają. Teoretycznie to te gałązki powinny być z liściami brzozy. No ale wiadomo, mamy zimę. Chociaż ta zima to taka pół na pół. Bo zimy to nie przypomina. Bo pogoda, sami wiecie jaka jest. Chyba że mieszkać gdzieś w górach, to tam jest zima. A w centralnej Polsce nie ma. Jak tam ja, Alfred? Nie, no to nie będę mu więcej dawał. A to sobie najwyżej odłożę na kiedy indziej. No, tym dam więcej, bo ich tam jest dużo. Zgubiłem gałązkę jedną, patrzcie. Dobra, macie gałązki. Dam im jeszcze jedną. Taką. Albo nie, ta będzie lepsza. Macie. O, już wszyscy jedzą. Też nie wiem, czy one to wąchają, czy one to jedzą. Może zjedzą, dobra. Dam im w sumie jeszcze kapusty, ale kapusty to tak słownie trochę. Kapustę dostają raz w tygodniu, więc tutaj to im obrywam. Zobaczcie, było takie kropki miało, więc masz Alfred kapustę. Nie jest głodny, ale to sobie zje później. Wcale nie musi teraz. Trochę za dużo, dobra. Masz. Tutaj na dole by pasowało posprzątać, bo dobra, dam im jeszcze, bo na tyle królików to im się nic nie stanie. A teraz idę sobie do pomieszczenia z marchewkami. To jest kapusta właśnie dla moich uszatych królików. A tu mam marchewkę, którą im też tu dam, powybieram w sumie.
każdy dzisiaj dostanie po marchewie w nagrodę. Powybieram im takie ładniejsze trochę, niech będzie ta. Ta to jest za duża. Dobra, jeszcze jedno mi w sumie starczy. No i dobra. Idę zanieść to, co mam. No, jedno zgubiłem, ale mam. Przepraszam za światło. Ale to nie moja wina. Znaczy w sumie moja, bo nie mam lampy. Ale to może załatwię na następny film. Dobra, marchewy są. Idę jeszcze po pietruszkę. Chociaż pietruszki trochę mniej im dam. Tu mam pietruszkę. Dam im taką jedną i przekroję na cztery. No, jeszcze jakieś jabłko by pasowało im dać. Takie im też wybiorę trochę ładniejsze. Wszystko już gnije i plaśnieje, ale tu są ładniejsze. O, te są dobre. No, jabłka dam im dzisiaj jedno, bo i tak już dostaną dużo. Dzisiaj mam dzień rarytasów. Dobra. No więc to teraz sobie to poczyszczam, pokroję. I, znaczy w sumie no nie pokroję, pokroję im tylko marchewkę i nie, w sumie wszystko pokroję, ale tylko na połówki. Jest Alfredzik. Dobra, więc sobie to obieram, kroję i za chwilę wam pokażę. No i dobra, to wszystko dzisiaj dostaną. Tak obrałem to z grubsza, wiecie, tak na przykład nie wiem. No jest tego z grubsza obrane. No jest tak dla Alfreda marchewka, jabłko i kawałek pietruszki. Proszę. Można jeść. Dobra. Dla tej na dole też jabłko, pietruszka. No i dam jej w sumie dwie marchewki. Proszę. W sumie Alfredowi dorzucę jedną marchewkę, bo te na dole tego nie zjedzą wszystkiego. Taką mi dorzucę, takiej... O Boże, taką mu dorzucę. Maś. Zobaczcie, jak słodko je. Króliki bardzo fajnie jedzą. Dobra, no to jest dla moich tutaj uszatków. Więc tak, dwa jabłuszka. Jedno, drugie. Trzy marchewy. Raz, dwa, trzy. Dwie pietruchy. Raz, dwa. No a jeszcze gdzieś tam jedną marchewkę wrzucę. Dobra, tą jedną zostawię, bo też nie będą jadły aż tyle. Tam jeszcze tamten jeden jakiś jest. Taki, nie wiem, mniej energii ma. Chociaż jak się go weźmie na ręce, to jest żwawy, ale nie wiem. Chociaż nie, no ruszył się. Dobra, dam im tą jedną, może za dużo, ale nic im się raczej nie stanie. Więc to odstawiam. Zobaczcie, jak jedzą. Wszyscy jedzą i ta na dole je. I Alfredzik je. No nie bój się, jedz. Kalifornijskie mają ładne oczy, takie czerwone. Nowozelandzkie zresztą też, bo miałem nowozelandzkiego. To mój pierwszy królik nowozelandzki. Ale już wam opowiadałem moją historię. Jak się zaczęło z moją hodowlą. Chociaż to nie jest hodowla, bo nie mam żadnych tych podpisanych i tak dalej. O, teraz Alfredzik i pietruchę. Dobra, zjedzą sobie do rana. Podam mu jeszcze taką tutaj. O, będzie miał trochę więcej. Myśl. Dobra, to zamykam. Wziął sobie pietruszkę i uciekł. Może mu jeszcze dam kukurydzę. Też w sumie nie mu, tylko wszystkim. Tu mam kukurydzę. Taką mam. To akurat jest kukurydza do popcornu z Anglii.
miałem ją w tamtym roku. W sumie nie. No tak, dobrze, bo jest 2023. W tamtym roku miałem zasadzoną. Jakby to ułamać. Dobra, ułamię je za kamerą. Chociaż kukurydzę im obrałem. Ale nie będę im jej dawał w sumie, bo mają w mieszance. Kukurydza zawiera białko, więc nie chcę ich też przebiałkować. Więc sobie obrałem. Tutaj jest. I będę miał do mieszanki. Bo to jest kukurydza do popcornu w sumie. Ale ona się prawie niczym nie różni. Też mogą króliczki jeść. A tutaj jest wymieszana i to jest zwykła pastewna. A tutaj mam tą do popcornu, też dziś była. Też dziś tu jest. Chociaż tam sobie zostawię, bo na następny rok sobie zasieję samą pastewną. Bo nie chcę w sumie już tej do popcornu, bo to ona rośnie taka mała i niewydajna jest bardzo. Więc tak. No i w sumie jestem zadowolony. Dwa filmy w jednym dniu. Maluchy jeszcze jedzą. Więc w tym filmie to chyba będzie wszystko. Robię miniaturkę. I nie zapomnijcie o komentarzu, łapce w górze. I o subiku, bo jest już was 80. Chyba dwóch. Ale to się jeszcze zmieni, bo ten film będzie wstawiony jako drugi. Drugi w kolejce będzie. Więc w tym filmie to będzie wszystko. I do następnego filmu. Cześć.